Cześć, witam Cię w następnym filmie z technik face paintingu. Dzisiaj chciałabym Ci powiedzieć o technice one stroke. Technika one stroke jest to nic innego jak technika jednego pociągnięcia pędzlem, przy pomocy którego wstawiamy kilka kolorów, kilka pasów kolorów. Jeżeli kiedyś widziałeś coś takiego i zastanawiałeś się, jak to powstaje, no to po prostu są specjalne farby, dzięki którym możemy namalować coś takiego. I jeżeli jesteśmy przy farbach, mamy farby split cake i rainbow cake. Split cake to są takie farby, gdzie po prostu mamy kilka zestawień pasów, one są w sam raz do pędzla, no i rainbow cake, czyli większe zestawienia kolorystyczne w sam raz do gąbki. Widzicie tutaj, pokażę Wam różnicę w wielkościach, widzicie rainbow cake na gąbkę, split cake w sam raz na pędzel. No i jeżeli mówimy o split cake'ach, to mamy jeszcze paletki. Ja zawsze będę polecać paletki Fusion lub Global. Teraz z Fusion mamy większy wybór niż z Globali. No i one wyglądają w ten sposób, że mamy kilka zestawień kolorystycznych. One są dedykowane różnym zestawieniom kolorystycznym. Ta akurat jest Hero Power i ona ma takie kolory, które pomagają nam za pomocą One Stroke'a namalować super bohaterów. Pędzli, jakich używamy do tego, są to pędzel płaski i pędzel płaski skośny, prosty i skośny. One w sam raz są do tego, żeby namalować nimi jedno pociągnięcie jakiegoś koloru. No i w zależności od wielkości, tym obejmiemy cały split cake, a tym troszeczkę nam zostanie, nie damy rady objąć tego split cake'a. To jest 3 czwarte i 5 ósmych, moim zdaniem najczęściej używane wielkości do malowania splitami. Obydwa są marki Face Paint Shop, ale równie dobrze można byłoby użyć The Face Painting Shop'a. Mam i takie, i takie. Mała między nimi różnica, malują obydwa tak samo dobrze. To jest do split cake'ów i do paletek. A czym używamy rainbow cake'ów? Używamy ich gąbką. Zwykła gąbka, płaska, okrągła, przycięta na pół. Używamy zawsze tą stroną. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak używać gąbek, tutaj wyświetla się film, zajrzyj na niego, a ja pokażę Ci na następnym filmie, jak malować one stroke'iem i jakie ćwiczenia wykonać, żeby opanować tą technikę. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, cześć!